Dyryguję raz, dwa, trzy. To jest, każdy raz jest taki sam, prawda? Tak. Tak. Ram, pom, 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 bim, pom, bim, pom. Dziś robił inteligentną muzykę, która dopełniała obraz. Tak pokierowało życie. Ja sobie nie mogłem zakładać, a ja tu zrobię świetną muzykę, bo ja nie wiedziałem, co ja zrobię. Kiedy dowiedziałem się, że mogę pracować z Szostakiem i pomyślałem sobie, byłoby cudownie, gdyby użył fragmentów Rachmaninowa, powiedział dobrze, to będzie też moja muzyka. Jak doszło do nagrania i pierwszy raz usłyszałem całą orkiestrę z tym motywem królewskim, no to po prostu oszalałem z zachwytu. Przychodzi moment, że teraz dam coś takiego. No i potem sprawdzam to na ekranie, świetnie się układa. Właśnie nie trzeba było metronomu. On włączał ten stoper i on patrzył na niego i albo zwolnił, albo przyspieszył. I to była fantastyczna z nim współpraca. Człowiek przez całe życie wydaje mi się, że będzie żył wiecznie. Nawet do głowy nie przychodzi za bardzo, żeby pomyśleć o czymś, co ma nastąpić, co musi nastąpić, prawda?